kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 17. Pan Jezus wybiera sobie bliskich przyjaciół. Drogie dzieci, czy przypominacie sobie, dlaczego Pan Jezus przyszedł na ziemię? Przyszedł, aby cierpieć za nas, aby odkupić nasze grzechy. Przyszedł po to, aby otworzyć bramę niebios, która była zamknięta od popełnienia grzechu pierworodnego. Przyszedł również po to, aby nas nauczyć kochać Pana Boga i aby nam pomóc być Jego dobrymi dziećmi. Oto wielka praca, którą Bóg Ojciec mu powierzył. Pan Jezus szukał pewnych ludzi, aby byli Jego najbliższymi przyjaciółmi i aby mu pomagali w tej bardzo ważnej pracy. Kiedy Pan Jezus opuścił pustynię, przybywał do miast i wiosek, aby nauczać lud. Pewnego dnia przechodził nad jeziorem i ujrzał dwóch braci, którzy zarzucali sieci w wodę, aby złowić ryby. Ci dwaj bracia byli rybakami, nazywali się Andrzej i Szymon. Szymon ma również inne imię – Piotr. Pan Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną. Od razu zostawili swoje sieci i opuścili wszystko, co mieli, aby z ochotą pójść za Jezusem. Tego samego dnia Pan Jezus, Piotr i Andrzej przechodzili razem koło jeziora. Zobaczyli pewnego starszego człowieka w łódce, który naprawiał sieci razem ze swoimi dwoma synami, Jakubem i Janem. Pan Jezus wezwał ich: Jakubie i Janie, przyjdźcie i pójdźcie za mną. Oni także, usłyszawszy Jezusa, zostawili swe sieci i wszystko, co mieli, i poszli za Nim. Pan Jezus wybrał także 8 innych przyjaciół. Nazywali się Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, jeszcze jeden Jakub, Tadeusz, jeszcze jeden Szymon i Judasz. Pan Jezus wybrał 12 mężczyzn, których nazywamy apostołami Pana Jezusa. Wszyscy oni kochali Pana Jezusa, a teraz są świętymi w niebie. Oprócz tego, który ma na imię Judasz. Wkrótce dowiemy się dlaczego. Jak bardzo oni byli szczęśliwi, że zostali wybrani przez Pana Jezusa, aby Mu pomagać i aby żyć razem z Nim. Przebywali 3 lata z Panem Jezusem i coraz bardziej rozumieli, czego Pan Jezus oczekuje od nich. Pan Jezus nauczał apostołów, że nie muszą obawiać się nikogo ani niczego, ponieważ Pan Bóg, który jest tak dobry, będzie się nimi opiekować, jeśli tylko będą Jemu ufać. Pan Jezus czasami wysyłał ich dwójkami, aby uczyli ludzi tego, czego On sam ich uczył. Mówili każdemu, że Jezus jest Synem Boga. Apostołowie zostali pierwszymi kapłanami. Wymagało to od nich wielu trudów, ale powiedzieć innym, jak bardzo Jezus ich kocha i że chciałby, aby i oni Go kochali, to prawdziwa radość. Mówili: Zbawiciel przyszedł, to Jezus. A czy wy, drogie dzieci, byłybyście szczęśliwe, żyjąc z Panem Jezusem jak apostołowie? Czy chciałybyście być wybrane do grona Jego apostołów? To możliwe. Pan Jezus chce, abyście żyły i były z Nim cały czas, ponieważ On uczynił was dziećmi Bożymi w dniu waszego chrztu. Tak, w ten dzień On przyszedł żyć we was razem z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Pan Jezus zostanie w was tak długo, dopóki nie każecie Mu odejść. Co może spowodować, że Pan Jezus będzie musiał odejść z waszego serca? Coś, co sprawi Jemu bardzo wiele bólu. Jest to grzech ciężki, ale wy nie chcecie go popełnić, prawda? Pan Jezus chce,
abyście i wy były Jego małymi apostołami, okazując innym, jak bardzo kochacie Pana Jezusa i że jest On waszym największym przyjacielem. W jaki sposób? Próbując naśladować Pana Jezusa w szkole, w domu, w kościele. Wszędzie próbując stać się świętymi, jak przyjaciele Pana Jezusa, wielcy apostołowie. Pytania do katechezy 17. Dlaczego Pan Jezus przyszedł na ziemię? Czy Pan Jezus chciał, aby kilkunastu mężczyzn Mu pomagało? Czy ci ludzie byli Jego wielkimi przyjaciółmi? Ilu ich wybrał Pan Jezus? Jak ich nazywamy? Czy możecie wymienić imiona co najmniej czterech spośród nich? Co robiło kilku apostołów w momencie, w którym powołał ich Pan Jezus? Czy posłuchali Go i poszli za Nim? Jakie jest inne imię Piotra? Jak nazywa się jego brat? Jacy inni apostołowie byli braćmi? Czy niektórzy spośród apostołów mieli to samo imię? Którzy? Czy apostołowie stali się świętymi? Gdzie oni teraz są? Który z apostołów nie stał się świętym? Jak długo apostołowie przebywali z Panem Jezusem? Czy byli z Nim szczęśliwi? Dlaczego Pan Jezus powiedział im, aby niczego się nie bali? Czego nauczali ludzi? Kiedy Pan Jezus przyszedł do was, aby w was żyć? W jaki sposób możecie być Jego małymi apostołami? Doskonale. Spójrz na obrazki. Kogo przedstawiają? Zadanie. Opowiedzcie dzisiaj mamie lub tacie wszystko, co wiecie na temat apostołów. Pan Jezus wybrał 12 apostołów. To byli wielcy przyjaciele Pana Jezusa.